Sponsorem programu jest Centrum i Hurtownia Ogrodnicza Torsit z Kotłowa pod Biesiekierzem. Zgodnie z obietnicą witam Państwa wśród roślin, które można zastosować zarówno na rabatach, w ogrodach przydomowych, na działkach, ale również można wykorzystać jako rośliny ozdobne na balkonach, tarasach, lodżach. Proszę Państwa, jest tego olbrzymia masa. A jeżeli jest taka duża masa, to teraz Państwo z kolei będziecie musieli dojść do tego, jakie rośliny można uprawiać na moim tarasie, u siebie. A to już tutaj decyduje o tym cała olbrzymia masa czynników. Czy jest to balkon dobrze nasłoneczniony, czy zacieniony? Czy jest to balkon wystawiony na wiatry? A tutaj u nas tych wiatrów nie brakuje. Cała masa różnych innych, mało tego, czy my będziemy mogli w dni takie upalne, jak było kilka dni temu i mają jeszcze być, czy jesteśmy w stanie 3 razy dziennie podlać te rośliny, bo jeżeli nie, to zupełnie inny rodzaj obsadzenia musi pójść. Do tych wymienionych przeze mnie uwarunkowań jeszcze musimy, proszę Państwa, dodać sprawę naszego umiłowania, naszego przyzwyczajenia. Czy lubimy rośliny, które właściwie nie pachną? Czy lubimy takie, które dosłownie powodują ekstazę, a takie są? Czy lubimy wokół nas pszczoły, osy i wszystkie owady, które korzystają z nektaru? Bo jeżeli się boimy pszczoły, to nie sadźmy tych, które są miododajne. Proszę Państwa, jeżeli chcemy mieć opatulone ściany w lodży, no musimy dobrać tak gatunki, żeby po prostu mieć to, o co nam chodzi. I tak, jeżeli sadzimy pnącza jednoroczne, nie potrzeba wielkich rusztowań. Jeżeli wieloletnie, jak glicynie i całą masę różnych innych, no musimy niestety te rusztowania zrobić bardzo mocne, nawet metalowe, żeby utrzymały ciężar kwitnących roślin. Panie, które obsługują te stanowiska, mają bardzo dużą wiedzę, jeśli chodzi o zachowanie tych roślin, jak one wysoko wyrosną, jakie mają potrzeby, jeśli chodzi o zaopatrzenie w składniki pokarmowe, jakie wymagają stanowiska. I oni Państwu tutaj powiedzą to, co trzeba, czego ja nie jestem po prostu tutaj w stanie Państwu powiedzieć. Chciałbym, żebyście Państwo obsadzili swoje balkony, bo idąc między blokami widzi się czasem przepięknie urządzone balkony. To wymaga i pieniędzy, i czasu, ale proszę Państwa, jest w spółdzielniach mieszkaniowych organizowany konkurs i laureaci tego konkursu otrzymują nagrody i to, proszę mi wierzyć, dosyć solidne te nagrody, także jest o co walczyć. Stoję wśród kolorowych opakowań, w których są środki i chemicznej, i naturalnej, jak gdyby, ochrony roślin. Mówicie Państwo, ja prowadzę uprawę ekologiczną, ja niczego nie pryskam. Kochani Państwo, proszę mi wierzyć, jeżeli przeczytacie dobrze instrukcję obsługi tego, dacie odpowiednią procentowość, a więc siłę tego, zgodnie z tą instrukcją, nie ma prawa się nic stać. Te, które tutaj prezentujemy, proszę Państwa, są dobre, godne do polecenia, bo do wyboru są dwie rzeczy. Albo mam gołożer i zniszczenie wszystkiego, co wyszło z ziemi, co ja tak
hołubiłem, dbałem, albo po opryskaniu mam normalne rośliny, które po 3-4 dniach po oprysku rozpuszcza się środek toksyczny, który w międzyczasie wytruł stworzenie. Pamiętajcie jedną generalną zasadę. Opryskiwać można bardzo wcześnie rano, nie później niż do godziny 8 i po godzinie 18 wtedy, kiedy już nie ma tak zwanego oblotu muchy. Chodzi tutaj o te wszystkie pożyteczne owady, które same jak gdyby zwalczają nam szkodniki, ale i potrafią zapylać rośliny, szczególnie rośliny miododajne. Proszę Państwa, nie trujmy tego, bo zostało tego naprawdę na świecie już niedużo. Pamiętajcie Państwo również, że wykonując oprysk, należy go po 7 do 10 dniach powtórzyć innym środkiem na tego samego szkodnika. Dlaczego? Dlatego, że opryski te, które wykonujemy, działają na imago, czyli na owada doskonałego. Nie zwalczają jaj. Przez te 6, 7, 10 dni z jaj, których nie zdołamy zwalczyć, wykluje się nowe pokolenie, które jeszcze nie uzyskało zdolności rozrodczych i wtedy ich dobijemy. Z tym, że, proszę Państwa, my u siebie zwalczamy, ale sąsiedzi nie. I tutaj się zamyka, proszę Państwa, kwadratura koła. Jeżeli mamy zaprzyjaźnionych sąsiadów, namówmy ich, żeby również zwalczali, wtedy jest większa gwarancja, że nie będziemy ich mieli i u siebie. W ostatnim czasie bardzo poszukiwanymi środkami są środki na ochojniki, to są szkodniki mszyce, rodzaj mszyc, których jest w ogóle przeszło 2000, które żerują na iglakach, robią taką pajęczynkę małą, i to jest właśnie bardzo dobry środek. Proszę Państwa, taki środek, który działa na większość szkodników, to jest Mospilan. Wspaniały, dobry środek. Inny środek to Calypso. I starajcie się nie pryskać ciągle jednym i tym samym. Po prostu te szkodniki przyzwyczajają się do pewnych środków i później są te środki nieskuteczne. Proszę Państwa, dobrym środkiem ostatnich lat jest środek, który się nazywa Pirimor. Bardzo dobra sprawa. Nie bez powodu zatrzymałem się z kamerą przy ekspozycji różnych urządzeń do prowadzenia oczka wodnego. Dawne, stare kultury, jak chińska, japońska, indyjska, wszystkie one preferowały w obejściach domowych ciek wodny, szczególnie kultury arabskie sobie to umiłowały. Proszę Państwa, coś w tym jest. Nic tak nie uspokaja, jak szum wody, cieku wodnego, bajorka stawu wodnego. Proszę Państwa, długo nie było specjalnie jakichś urządzeń wyposażających i wszyscy ci, którzy mieli oczka wodne, męczyli się z usuwaniem glonów, a to z różnymi innymi rzeczami. Proszę Państwa, i co się okazuje? Nagle wszystko mamy. I pokarm dla ryb, i wszystkie chemikalia do niszczenia glonów, do usuwania zmętnień, do przepompowywania wody, do napowietrzania wody, do fontan. Proszę Państwa, no nie jestem w stanie wszystkiego wymienić. Jest to coś zupełnie niesamowitego. Jak Państwo za chwilę zobaczą, jest cała olbrzymia masa roślin do obsadzenia oczka wodnego. Nie trzeba brodzić gdzieś po moczarach i samemu coś tam wyrywać, tylko można zupełnie w kulturalny sposób sobie to kupić w sklepie. Proszę Państwa, jestem tym zachwycony.
ostatnio bardzo modna jest uprawa roślin warzywnych, ale i nie tylko na balkonach, lodżach, tarasach. Proszę Państwa, bardzo często te maleńkie koktajlowe pomidory uprawiamy, ale i nie tylko. Tutaj mamy, proszę Państwa, rozsadę pomidorów. I to jest prawidłowo wyprowadzona sadzonka. Wszystkie te wybiegnięte, wyciągnięte są, proszę Państwa, do niczego. To widać, jest, ma turgor, jest aż ciemne, aż burę. Proszę Państwa, uprawiamy na balkonie również truskawki. To jest do uprawy na, to są te koktajlowe. Bardzo modna jest również uprawa roślin przyprawowych i ziół na balkonie. No nie ma nic lepszego, jak w kapciuszkach żona czy mama, która gotuje, podejdzie do grządeczki małej na balkonie i uszczypnie jedną czy dwie łodyżki, bo tyle akurat na garnek zupy jest jej potrzebne. Wspaniała sprawa, nie musi gonić po mieście. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i mi dobrego obsadzenia balkonu. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu jest Centrum i Hurtownia Ogrodnicza Torsit z Kotłowa pod Biesiekierzem.